Witam, szanowny kronograczy. Dzisiaj będzie, no, ciekawy w sumie. Będziemy rolować fragmenty dla Ciri. Jakkolwiek to brzmi. W sumie można rolować kontrakty terminowe, ale chodzi o te fragmenty. Ja otworzyłem je w Map Device po to, żeby znaleźć dokładnie Sacrifice of Midnight. I na 20 fragmentów znalazłem jeden. Więc jak zapewne wiecie, macie taką samą sytuację. No i trzeba by dopełnić te wszystkie i otworzyć i wejść na Ciri. Ogólnie takie dropy mi wypadły z biegania po tych fragmentach. Jeszcze jedną 6, ale szybko sprzedałem. I powiem wam, że bardzo dużo walgemów, więc możecie dorwać Valhaste na przykład, który jest pomocny w niektórych buildach. Możecie dorwać też Righteous Fire, który jest strasznie pomocny z tego względu, że dostajecie darmowy spell damage podczas odpalenia i w sumie no, dużo ludzi z tym biega. Ale fajne jest to, że podczas biegania możemy też zmieniać, wykonywać prophecy. Prophecy to dość szybko chodzi w takim przypadku, z tego względu, że wchodzicie na teren i od razu wam praktycznie co drugi fragment wskakuje jakaś przepowiednia i ją wypełniacie bardzo szybko też. No i możecie na przykład w taki sposób dorwać jakieś inne przepowiednie, na przykład to, że wam się Balaut Aziri otworzy po zabiciu królowej. Spoko sprawa, albo będziecie mieli podwójny enchant w Izaro. I chodzi tak naprawdę o to, że po prostu wrzucamy, otwieramy i wchodzimy. Teraz sobie zrobimy tak przykładowo, a później pójdziemy na Ciri. Co wy na to dzisiaj? Chciałem wam pokazać po prostu po tych wszystkich, po tej kopalni, po tych mapach, po tym filmiku, co możecie tak naprawdę robić w Path of Exile. Pokazać wam zupełnie coś innego. Oczywiście dla początkujących graczy. No i żebyście mogli sobie porobić różne fajne rzeczy. Okej, tu gdzieś jest boss. Bam, bam, nie żyje. Otwieramy i mamy Valsparka. Mamy Val Spectra Troll. Mam tu jakiegoś stwora, możemy przeczytać list. Czasami jest przepowiednia, która ci mówi, przeczytaj coś, co zostało dawno napisane. No i wypadają currency z tego, więc Valspark całkiem spoko, wrzucimy sobie tutaj i idziemy na Ciri. No i jesteśmy przy Aziri. W sumie szybko to poszło, te bossy to nie było nic specjalnego. Więc wrzućmy się do ataku. Damy sobie tu portal. Myślę, że go nie będziemy potrzebowali. Okej, tutaj postawimy sobie teraz, a właściwie to tutaj. Potem my będziemy działać po tej stronie. Czasami przeskakujemy. Stwory, które tutaj próbują do niej dojść, ją regenerują, więc musimy je po prostu dość szybko kontrolować. Ale nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy przeskakiwać szybko z jednej strony na drugą. Niektóre buildy w ogóle się nie ruszają z miejsca. Okej, to wszystko. Dobra, zostawmy sobie jeszcze tutaj. Okej, teraz jest faza reflektu. Go zapamiętam, więc wrzućmy tu sobie jeszcze. Oho, okej, szybko poszło. Dobra, pani Aziri. Okej, kolejna faza. Stawmy sobie. Uważaj, uważaj. Padła. Teraz tutaj wrzucimy. Oho. To może nas zabić, to zawsze trzeba uważać. Okej. A kolejna faza, wrzucimy sobie tutaj. Muszę mieć ten Aziri Disfavor, ten naprawdę fajny, niesamowity topór. Gdyby poszło to naprawdę szybko. Okej, ale mamy ametystową flachę. Super sprawa, poprzednio dostaliśmy jeszcze Valaut Aziri, to jest mapka, która właściwie jest tutaj, więc będziemy mogli sobie jeszcze szabrować tam, bo to jest taka wielka mapa bez stworów, gdzie otwieracie tylko skrzynie duże. I 16-15, no to 16, no dobrze, 20, ten physical damage mam tylko 16, miałem nadzieję, że będzie wyżej.
ale mamy za to na maksa elemental damage, więc spoko sprawa. Tak więc możecie się w taki sposób bawić, to jest całkiem niezła rzecz. W następnym odcinku spróbuję wam ogarnąć i pokazać mniej więcej craft. Craft jest niesamowity z tego względu, że są już tutaj takie dość mocne rzeczy i można cię dość szybko jakieś buty, inne rzeczy skraftować i sprzedawać za 40-50 chaosów. Mamy tutaj też już mody, które kosztują sobie, jak widzicie, Exalta na przykład, czyli dość drogie. Tu poniżej mamy jeszcze Increase Damage, tak po prostu, Increase Damage, na przykład na pierścień 20%, voila. Poniżej mamy też jedną fajną rzecz, czyli innymi słowy zwiększenie obrażeń w momencie, kiedy na przykład uruchomimy jakiś Valskill. Jest ta faza, gdzie on się nie ładuje. Czasami trwa bardzo długo, do 8 sekund albo wyżej i macie darmowe 40%, po prostu. Rzucacie to gdziekolwiek na buty na przykład i otrzymujecie za darmo dużo dipsa. Więc pogadamy sobie o tym później, jak przygotuję wam taki materiał, takie przykłady, jak można to fajnie zrobić. No i oczywiście przedmioty Veil, jak najwięcej musicie je, no jak najwięcej tego dorwać i u pani June odkrywać te recepty. Więc całkiem fajna sprawa. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia. W sumie całkiem spoko to wyszło, ponieważ patrząc teraz na naszą farmę, właściwie i farmę fragmentów, to mamy Doriani, mamy dwa Cili Promis, więc to jest w sumie coś całkiem niezły progres. No i jeden, tylko jeden Mortal Rage. Pamiętajmy też, że możemy wyciągnąć przepowiednię, która na przykład nam za jeden Jewel Orb połączy w pełni 5L. Zrobi 5L na jakiejkolwiek zbroi. Epak unikacie, nie unikacie, gdziekolwiek. Więc to na przykład kosztuje 23 chaosy. Jak to się robi? Wchodzimy do naszych przepowiedni, tutaj seal, klikamy, płacimy i wyciągamy to do ekwipunku. W taki sposób. Więc powiem wam, że czasami fajnie, jakbyście dorwali na przykład taką przepowiednię, że połączycie 6, ale jednym kliknięciem, to dajcie znać. Też przypominam na koniec o Global 820, tutaj różne są oferty, przeróżne, jeżeli chodzi o mapy, jeżeli chodzi o triale do Izaro i powiem wam, że te też handlują ostatnimi czasy hideoutem, który jest bardzo drogi, za chwilę go wam pokażę, ale znalazłem jednego gościa, co prosił o price check do Golden Hand, to jest przedmiot rodem z Diablo 3, czyli innymi słowy pewnie setowy. Okej, okay. Ale ogólnie żarty żartami, Helena, wchodzimy, select hideout. Powiem wam, że Glacial Hideout, który wam teraz pokażę, jeżeli znajdziecie w mapce, która się nazywa Iceberg, tego hideouta, to możecie zaoferować za każdy portal, tak z 35 chaosów, 40 chaosów. Za jeden portal, a jest ich 5 do dyspozycji, załóżmy. Masz, no, 200 chaosów za friko. Musisz go tylko znaleźć w mapce Iceberg T2. Wygląda to mniej więcej w taki sposób. Ona jest taka piękna, lodowa. Bardzo fajnie tutaj odbijają się przeróżne światła. Dlatego jest strasznie mocno szukana teraz przez różnych graczy. Możecie sobie podreperować budżet w taki sposób. No i można ją naprawdę ładnie, bardzo ładnie zrobić. Tak więc taki mały tip na sam koniec. Wczoraj mój kolega Luke znalazł oczywiście nie po 5 godzinach farmy jak inni, tylko chyba na trzeciej mapie, więc stąd go mam. Dzięki Luke, pozdrawiam serdecznie, no i trzymajcie się i powodzenia w grze.